Zadanie czwarte. Rozwiąż nierówność 16x jest mniejsze niż 6x plus 30. Pamiętajmy o tym, że mając nierówność przenosimy niewiadome na jedną, wiadome na drugą. No, tym razem mamy taką sytuację, gdzie po lewej stronie nierówności stoi tylko i wyłącznie jedno wyrażenie. I jest to wyrażenie właśnie z niewiadomą, w związku z powyższym to przepisujemy bez zmian. Natomiast to 6x, które znajduje się w tym miejscu, przenosimy na lewą stronę nierówności, pamiętając o zmianie znaku. Znak mniejszości, większości przepisujemy i 30, które już stoi po prawej stronie nierówności, również przepisujemy. Teraz musimy dokonać redukcji wyrazów podobnych. 16 odjąć 16x, odjąć 6x jest równe 10x i to jest mniejsze lub równe liczbie 30. I teraz oczywiście musimy podzielić wszystko obustronnie przez 10, uzyskując x, który jest mniejszy od 3. I oczywiście pamiętaj o tym, że jeżeli mamy nierówność, to dobrze jest narysować jej wykres. W związku z powyższym tutaj narysowałam, zaznaczyłam trójkę. No i z racji tego, że x jest mniejszy lub równy, no to oczywiście tutaj tę trójkę musimy zaznaczyć zamalowanym kółkiem. I teraz zaznaczamy wszystkie liczby, które leżą na lewo na osi liczbowej od trójki, czyli suma trójki mniejsza. Mając wykres, łatwo jest odczytać odpowiedź, którą jest to, że rozwiązaniem tej nierówności są wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału od minus nieskończoności do 3, przedział prawostronnie zamknięty. Ja tutaj przypominam, to już mówiłam wcześniej, że taki znak trójkątny, czy taki nawias trójkątny oznacza, że ta liczba, która stoi przy tym nawiasie, jest również rozwiązaniem danej nierówności. Thank you.